Głównym punktem programu drugiego dnia szczytu szefów sztabów generalnych Grupy Wyszehradzkiej była współpraca V4 z Ukrainą. Do delegacji Polski, Czech, Słowacji i Węgier dołączył dzisiaj generał pułkownik Wołodymyr Zamana, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Rozwój współpracy przygranicznej, kontrola przestrzeni powietrznej oraz wspólne ćwiczenia wojskowe to obszary, o których wojskowi państw V4 rozmawiali z przedstawicielami armii ukraińskiej. Grupa Wyszehradzka zadeklarowała także pomoc w procesie transformacji ukraińskich sił zbrojnych. Ukraina już od dłuższego czasu dobrze współpracuje z państwami Grupy Wyszehradzkiej w różnych obszarach, w tym również jest razem z nami w operacjach natowskich, w misjach Unii Europejskiej, a więc ta współpraca z Ukrainą ma już swoją historię i swoje tradycje. Chcemy wypełnić to, co w koncepcji grup bojowych jest zapisane, że grupy bojowe będą otwarte również na partnerów. I uważamy, że Ukraina jest dobrym partnerem. Siły Zbrojne Ukrainy, tak jak powiedziałem, już uczestniczą w wielu operacjach natowskich i Unii Europejskiej, a więc mogą również uczestniczyć w tworzeniu grupy bojowej. Oczywiście zakres tego uczestnictwa, czy też poziom uczestnictwa Ukrainy w grupie bojowej będzie sprawą dyskutowaną.